cieszę się, że dzisiaj tak uroczyście mogłem to przeżyć wraz z częścią mojej rodziny. Cieszę się, że możemy się spotkać również z kolegami, którymi wcześniej chodziliśmy na studia, którzy też w tym roku dwóch z nich udało się obronić. No, bardzo pozytywnie. Praca znakomita. Mam nadzieję, że teraz pójście Mateusza, zaangażowanie się w samorząd pozwoli mu rozwinąć dalej wartości przede wszystkim aplikacyjne jego dorobku. Jest to ciekawa praca, interesująca, dotycząca pozycji bramkarza i mam nadzieję, że praktycy, tak, i sam Mateusz rozpowszechni wiedzę na ten temat i będą korzystać garściami z jego dorobku. No na początku Mateusza pamięta jako studenta, młodego studenta, zawsze uśmiechnięty, zawsze życzliwy wobec innych kolegów. Jego atutem było to, że grał na niezłym, wysokim poziomie, a poza tym był bardzo dobrym studentem. Tak więc ja, jeśli chodzi o ten czas studencki, bardzo go mile wspominam. Dobre oceny, bardzo uporządkowany, sumienny i piłkarsko też bardzo, bardzo wysoki poziom. Wielokrotnie reprezentował uczelnię w rozgrywkach międzyuczelnianych, był wyróżniającym się zawodnikiem. Jak tylko o nim myślę, to tylko się uśmiecham, bo oby więcej takich studentów. To wymagało ogromnej konsekwencji z jego strony. Ja wiem, na czym polega sport profesjonalny i łączenie treningu z pracą naukową, więc naprawdę chylę czoła, chapeau. Można powiedzieć, że na skalę naszą polską to podobno druga sytuacja, taka, której zaistniała sytuacja, że profesjonalnie uprawiający piłkarz obronił doktorat. Cieszę się niezmiernie, że w jakiś tam sposób jestem, można powiedzieć, wyróżniony w tych kwestiach. Pozytywne emocje, ale nic związane z tym, że nagle rosnę, jak można powiedzieć, oczach innych, to na to nie patrzę. Cieszę się, że po prostu, że mogłem obronić się i dzisiaj przeżywać tą uroczystość ponownie, bo już wcześniej w marcu teoretycznie odebrałem jakby miano doktora. Mam parę pomysłów na to, żeby swoją pracę jeszcze rozwinąć, więc nie zamykam się.